Taką emeryturę otrzymują w Niemczech lekarze. Niemieckie zabezpieczenie emerytalne różni się w zależności od zawodu. Duża część osób podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu w ustawowym systemie emerytalnym, ale np. urzędnicy państwowi otrzymują rentę, a przedstawiciele wolnych zawodów, tacy jak lekarze, architekci, prawnicy i inżynierowie, są zabezpieczeni przez zawodowe fundusze emerytalne. W 2019 roku średnia emerytura dla przedstawicieli wolnych zawodów wynosiła 2135 euro. Lekarze i notariusze otrzymywali najwyższe emerytury z funduszy emerytalnych, wynoszące odpowiednio 2457 euro i 2606 euro miesięcznie. Jeden z emerytów w wywiadzie dla Die Zeit relacjonuje, że otrzymuje wysoką emeryturę jako 74-letni lekarz zawodowy. Otrzymuje on miesięcznie 2760 euro z zawodowej kasy emerytalnej. Po opodatkowaniu dochodu pozostaje mu miesięcznie 2450 euro. W rzeczywistości przysługuje mu jeszcze dodatkowe 800 euro, ale emeryt przed swoim obecnym małżeństwem był już raz żonaty. Od czasu rozwodu jego była żona otrzymuje więc 800 euro miesięcznie jako wyrównanie emerytury. Zabezpieczenie emerytalne w Niemczech jest złożone i różni się w zależności od wielu czynników. Warto zwrócić uwagę na różnice między systemami emerytalnymi i zawodami, aby móc skutecznie planować swoją przyszłość emerytalną. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą? Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.